Rektor uczelni Jana Wyrzykowskiego oficjalnie powitał żaków, którzy rozpoczęli edukację. To ponad 200 osób. Wybrałem mechatronikę, ponieważ skończyłem szkołę w technikum, też na kierunku mechatronika. I po prostu chcę się dalej w tym kierunku rozwijać. W uroczystości uczestniczyli m.in. samorządowcy, przedstawiciele największych firm w regionie oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ta uczelnia jest takim wzorem kształcenia do zawodu, kształcenia do branży na tym poziomie akademickim. Wykład inauguracyjny Transformacja, największe wyzwania dla polskiej miedzi wygłosił prezes KGHM. Globalne wyzwania klimatyczne i transformacja energetyczna to jest coś, co jest głównym wątkiem, przed którym KGHM stoi w najbliższym czasie, żeby zachować swoją konkurencyjność. To jest kwestia rozwoju technologicznego i automatyzacji, coraz większej skali automatyzacji produkcji. Podczas uroczystości wręczone zostały statuetki zasłużone dla uczelni. Wśród wyróżnionych był burmistrz Pulkowic. To szczególny zaszczyt otrzymać to wyróżnienie, ale przede wszystkim traktuję je jako zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz rozwoju uczelni Jana Wyrzykowskiego. Życzę przede wszystkim studentom oraz kadrze akademickiej sukcesu w nowym roku akademickim. Mam nadzieję, że uczelnia w dalszym ciągu będzie wykonywać tą wspaniałą pracę na rzecz lokalnej społeczności. W tym roku akademickim wszyscy mają nadzieję na naukę stacjonarną. Czy są jakieś nowości? W tym roku nie otwieramy nowych kierunków studiów, kontynuujemy te kształcenie na tych kierunkach, które były do tej pory. Otwarcie nowych kierunków planujemy w następnym roku akademickim. Uroczystość uświetnił działający przy ZG Lubin górniczy chór męski pod batutą Krzysztofa Kujawskiego. Uczelnia Jana Wyrzykowskiego to jedyna samorządowa uczelnia w Polsce. W tym roku akademickim kształcić w niej będzie się prawie 1000 osób.